Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: w owe dni po wielkim ucisku słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą padać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów i zbierze swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi aż do szczytu nieba. A od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo. Kiedy już jego gałąź nabiera soków i wypuszcza liście, poznacie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest we drzwiach. Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Lecz w owym dniu lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Drogi bracie, droga siostro, chciałbym, byś odpowiedział sobie na pytanie. Czy pamiętasz osobę, którą w ostatnim miesiącu zewangelizowałeś? Czy pamiętasz osobę, którą w ostatnim miesiącu zewangelizowałeś? Kto pamięta, ręka w górę? Nikt nie pamięta? Księże Łukasz, co to jest za wspólnota? Nikt nie pamięta, co wy robicie? Tam jedna osoba tylko. O, tam druga z tyłu macha. No to dwie osoby tylko. Trzecia, czwarta, piąta. To mało. A czy pamiętasz osobę z ostatniego tygodnia, której powiedziałeś chociaż słowo o Jezusie? W różny sposób. Pamiętamy? Kto pamięta, ręka w górę? O właśnie, już troszkę lepiej. Znacznie lepiej. Właśnie, moi drodzy, nakaz ewangelizacji, nakaz głoszenia Ewangelii jest wciąż aktualny. I mimo, że został dany dawno, ale jest dzisiaj wciąż aktualny. I kiedy patrzymy na dzisiejsze słowo z dnia, na dzisiejszą Ewangelię w sposób szczególny, powinniśmy nad nim się zatrzymać. I myślę, że uroczystość odpustowa ku temu służy. Słowo Boże dzisiaj mówi tak. W owe dni. Jest to zapowiedź niczego innego jak końca świata. W owe dni nie wiemy, kiedy to będzie. Czy jutro, czy za tydzień, czy za miesiąc. A może jeszcze później. Ale w owe dni przejdzie koniec świata, ale może to być też niedawno, za niedługo. I tu warto zadać sobie pytanie, w jaki sposób ja jestem tym, który głosi Ewangelię. Warto zobaczyć na swoje życie i zapytać się, ile czasu w swoim życiu poświęcam na różnego rodzaju zajęcia. Na troski tego świata, na pracę, na szkołę. Ile czasu poświęcam na przyjemności, na moje obowiązki. Ile czasu poświęcam na sen, a ile czasu poświęcam dla Boga.
Dlatego, że kiedy przyjdzie sąd, to wszystko, co ziemskie, przeminie. To wszystko jest przelotne i minie, ale czas poświęcony dla Boga pozostanie. Relacja budowana z Bogiem pozostanie. I dzisiaj, ja myślę, w tę uroczystość odpustową jest na nowo czas, abym zobaczył w swoje serce, abym zrobił sobie prawdziwy rachunek sumienia, czym dla mnie jest relacja z Bogiem. Może dzisiaj na nowo jest czas, abym ja do Niego przyszedł, abym ja Go zaprosił do swojego życia i wiem, że wiele razy to robiłeś. Wiem, że wiele razy budujesz z Nim tę wspólnotę i relację. Ale zaproś Go, aby On przy Tobie był. Bądź tym, który bierze Słowo i rozkochuje się w Bogu na nowo. Bądź tym, który mówi: Panie, ja chcę Tobie służyć, ja chcę za Tobą iść, ja chcę, byś był w moim życiu. Potrzeba dzisiaj w Kościele nowego powiewu Ducha Świętego, ale my, trwający we wspólnotach, we wspólnocie Rafael i wszystkich innych, potrzebujemy nowego Ducha. Ducha, który przemienia nasze życie. Ducha, który nasze serca rozpala. Ducha, który nasze serca ożywia. Abyśmy stawali się prawdziwymi rycerzami Ewangelii. Po co? Nie tylko po to, by mi było dobrze. Nie tylko po to, bym ja budował relacje z Bogiem. Ale bym to doświadczenie spotkania z Bogiem przenosił na innych. Bym był radosnym świadkiem, jak mówi Ewangelii Gaudium. Bym był radosnym świadkiem w Kościele tego, co Bóg czyni w moim życiu. Tego, co Bóg czyni w Twoim życiu. I dzisiaj naprawdę świat powołuje Ciebie i świat potrzebuje Ciebie, abyś głosił Ewangelię swoim życiem, swoim słowem, wszędzie tam, gdzie jesteś. Dzisiaj w nocy wróciłem z Góry Świętej Anny. Jest tam wielki weekend, alfa, 500 osób z naszej diecezji. Ludzie, którzy są niektórzy z drogi, niektórzy nieochrzczeni, ale Bóg czyni tam cuda. Przyszli po kilku latach, przychodzą i się spowiadają, oddają życie Bogu i proszą o Ducha Świętego. I nie opiszą o tym gazety, nie mówi o tym radio, telewizja, bo jest to niepopularne, ale to się dzieje. I ja widzę, jak ludzie z wielką radością później uwielbiają Boga, bo On jest tym, który zmienia ich życie, bo On jest tym, który na nowo do nich przychodzi, bo oni na nowo coś w życiu odkrywają. I świat dzisiaj jest spragniony Boga. Ludzie są spragnieni Boga. Ale Ty jesteś powołany do tego, aby im Go zanieść. Jesteś powołany do tego, aby wstać i po prostu iść i głosić Ewangelię. I nie jest to wymysł mój, ani wspólnoty, ale jest to konkretny nakaz. I Bóg Ciebie powołuje, bo Ciebie potrzebuje. I może mówisz, stoisz na rozdrożu i pytasz się, czy ja mam być jeszcze w tej wspólnocie, bo to mnie kosztuje. Czy ja mam jeszcze trwać? Masz trwać. Bo jest to konkretne zadanie. To nie jest Twój wybór, ale Bóg jest tym, który powołuje. Kościół jest tym, który Ciebie potrzebuje. Wspólnota jest tą, która Ciebie potrzebuje. Parafia jest tym miejscem, które Ciebie potrzebuje, abyś był świadkiem, abyś głosił Ewangelię. I pamiętaj, że nigdy nie czynisz tego ze swojego wymysłu, z pomysłu, nie wiem, odpowiedzialnych za wspólnotę, ale z Bożego nakazu. Bóg, który Ciebie powołuje, namaszcza Cię do tego. Namaszcza Cię, abyś szedł i głosił. A Duch Święty Cię uzdalnia. A Duch Święty uzdalnia Cię, abyś ogłaszał Jego chwałę. I nie ma miejsca, gdzie nie możesz głosić. Nie ma miejsca, gdzie Ewangelia nie może dotrzeć. Bo kiedy Bóg powołuje,
posyła z namaszczeniem. I Słowo Boże mówi dalej. Kiedy Jezus przychodzi, posyła swoich aniołów, aby oni zbierali tych, którzy są przy Bogu. I myślę, że nie jest to przypadek, że macie takiego wspaniałego patrona waszej wspólnoty. Rafała. Tego, który na ikonach jest przedstawiany jako ten, który ochrania kroczących. Ten, jako opiekuje się tymi, którzy idą, którzy głoszą. I warto poprosić anioła, swojego też anioła stróża. Ty bądź przy mnie. Ty bądź tym, który mnie prowadzi. Bądź tym, który mnie ochrania. Bądź tym, który na nowo rozpala moje serce. Abym był świadkiem. Abym był głosicielem Ewangelii. I niekiedy mówisz, ale może już się nie chce. Już mam dość. Ksiądz Łukasz mówi, niekiedy się spotykałem w kuli, mówi, wiesz co, te tereny Rudy Śląskiej trochę trudne są do ewangelizacji. I wiesz, że są trudne. Ale nie idziesz sam. Ale jesteś posłany. Nie idziesz z Twojego nakazu. Jesteś namaszczony. Jesteś powołany i uzdolniony. I super, kiedy widzimy, że ludzie się od razu nawracają. Zmieniają życie, oddają serce Panu Bogu. Ja wierzę, że przyjdzie taki czas, kiedy będziesz to widział na nowo. Kiedy wtedy Twoje serce urośnie i mówi, na nowo muszę się głosić. Ale to Bóg jest tym, daje wzrost. Bóg jest tym, który podlewa. Bóg jest tym, który później podnosi tych, którym głosimy Ewangelię. I zachęcam Cię dzisiaj, drogi bracie, droga siostro, abyś na nowo przyjął do serca Ducha Świętego. Abyś oddał Mu się, bo On zaczął Cię prowadzić. Byś był radosnym świadkiem Ewangelii. Byś był tym, który swoim życiem, swoją postawą głosi Chrystusa. I nie trzeba wielkich rzeczy. Po prostu przyjaźni z Bogiem. Po prostu zakochania się na nowo. Po prostu oddanie powiedzenia, ja chcę za Tobą iść. Ja zrobię wszystko, aby Tobie służyć. I On dalej będzie działał. On dalej będzie przemieniał i Twoje serce, i serce najbliższych. I będzie zmieniał serca tych, do których Cię powołuje. I niech ta dzisiejsza uroczystość odpustowa będzie dla Ciebie i dla mnie na nowo znakiem wybrania i posłania do głoszenia. Wiedząc, że nie jesteś sam, ale masz Tego, który ochrania i który czuwa nad Tobą. I wiedz, że otrzymasz nagrodę, bo Słowo to obiecuje. Bo Słowo to pokazuje. Otrzymasz nagrodę. Nie tu na ziemi. Tu będziesz zawsze przegrany. Ale Bóg czeka na ciebie, kiedy staniesz u drzwi i mówi, o, mój syn spracowany, ale ja cię przyjmuję, bo cię kocham, bo widziałem, co zrobiłeś. I tylko taki ma sens głoszenie Ewangelii dla Jego chwały, dla Jego Królestwa. I życzę Ci nowego zapału, nowej gorliwości i nowej radości z głoszenia Ewangelii, którą Bóg nam daje i którą chce, abyśmy wprowadzali w codzienne życie. Amen.